Cześć, przegląd w bloku. A będziemy sobie przeglądać mocno zarośnięte akwarium. Ściemnimy. O, może za mocno ściemniłem. Żeby tak przyjaskrawione to wszystko nie było. Ok. No. Co tu słychać? No, zarosło akwarium. Bardzo. I poza tym wszystko gra. Samica mieczykami padła. To znaczy pomogłem jej trochę, bo coś jej jakaś osłabiona była. Wrzuciłem ją w glinichtę i chyba trochę za dużą dawkę zastosowałem w wiaderku. Taką kwarantannę. I tego neona, co miał kulorzęska na oku. No i też padł. Przygiąłem z dawką, no ale już będę wiedział, jak dawkować. Tu sobie rybki pod prąd płyną. Zobaczcie, jak mi limnofilia wyrosła. Jaki potężny krzak. Że ona była zdecydowanie dłuższa. Ona się kończyła na końcu akwarium. Z pięć takich wyrwałem i wrzuciłem do wiadra. Takich kawałków, ale jeden sobie zostawiłem. O kurczę. Ludwigia się ładnie czerwieni. Wszystko porosło. Trzeba będzie przyciąć troszkę te roślinki. Ale jutro jakiś facet ma przyjechać po roślinki, to będzie miał mega pakę. Bo mam cały trawnik z akwarium pod oknem jeszcze. On tam jest oświetlany, nawozy daje, także to jakoś tam jeszcze nie zdechło. Wybarwiają się rybienki. Tutaj samczyk. No tutaj to ostro i złapać na konkretną rybę to jest mistrzostwo świata. No i nie złapie. O, może być ciekawy. Zobaczymy. O, no tu szyba brudna. Ludwigia nawet ładnie zaczyna rosnąć. No limnofilia to naprawdę dała czadu, że taka porosła. Zmieniaczki się ładnie wybarwiają. Samica. Nie. No tutaj dwie samice mieczyka mi zostały. Plus jeszcze dwie te od Jarka dorastają. Tylko nie wiem, czy to będą samice. Jeszcze są za małe te rybki. No, ciekawa kolorystyka u tych rybek. U tej i jeszcze u jednej, ale ta druga jakoś się chowa. Mieczyk. Oka krewetka czerwona, zobaczcie. O. Tu nie wiem, czy ja tak ostrość złapię. Nie złapię ostrości, dobra. Mam 70 zarośnięta. Pójdźmy jeszcze zobaczyć akwaria w kuchni.
No, walczę. Tutaj coś mi zakwitło w wodzie. Robię podmianki częste. Niewielkie, ale częste. Pożyczyłem lampę UV. Nie mam teraz jak jej zastosować tutaj, ale to nic. Tak to jest. Nawozów tu praktycznie nie daje. Potasu nie daje już z 10 dzień. I w miarę ten gląd zszedł z tych roślin. I właściwie wszystko jakoś tam pomału się rozwija. No, niemniej bardzo mnie to irytuje, że jest taka mleczna woda. Jakiś mały ten rybek mi tu pływa. I się tak zastanawiam, czy już by ta coś urodziła? Czy ta? Dziwna sprawa, bo skąd by się wzięła? To mała rybka. Kurczę, cięcie awaryjne musiałem zrobić. Znaczy samo się zrobiło. 99% zajętego miejsca miałem na pamięci telefonu. Zrobiłem porządki, no i nagrywam dalej. Także z tych samców chyba nic ciekawego nie będzie, z tych młodych od Jarka. Tak się trafiło. Chociaż może, no nie wiem, ze dwa chyba zostawię, resztę odłowię. Nie wiem gdzie, jeszcze się też zastanowię. Czy pod okno, czy do 70. Zobaczymy, no może trzeba jeszcze dać im czasu, ale one są już aktywne. No nie chcę, żeby mi zapaliły tych samic. To już wolałbym, żeby kurczę. No ten zrobił robotę, albo tamten, nie? A tu mam. No. Chętnie sobie rośnie. Wszystko na razie rośnie. Jeszcze zobaczymy, jak sytuacja pod oknem wygląda. A jeszcze nie, jeszcze zobaczymy od góry. Guzik widać, zabulona woda. To jest fajne. Nie pamiętam, jak to się zwie. Znaczy nie pamiętam, nawet nie wiem. Nie wiedziałem. Tu Ludwigia sobie świetnie. Ta mniejsza, ta mini i ta duża rosną sobie. Tu mam trawnik. Jutro Facio ma przyjść. Tu mam, kurde, tą limnofilię powyrywaną z 70. Tu mam cały ten trawnik. No, tak jak widać, dużo tego jest. Naprawdę dużo. Zastanawiam się, czy tej trawki, o tej, nie podmienić u rodziców z tą trawką chińską. Bo tam ta trawka chińska jest taka wielka. I właśnie nie wiem. Dobra, i jeszcze ten akwarium. Ten akwarium wygląda tak. Tam sobie mech rośnie dookoła grzałki. Tu nadwódka, tu duży heniek. A tu młode szczepki. Będzie rosło. No nie ma wyjścia, musi rosnąć. Tutaj nawet dawałem nawozy, te 0,3 grama potasu siarczanu co drugi dzień, mikroelementy, no i karbo. A tutaj, no tutaj to kurczę praktycznie nic nie daje, znaczy tylko mikroelementy i karbo, ale też zszedłem na 0,3 ml tego karbo, tak samo jak tutaj, tak jak dawniej to robiłem. No. No jeszcze z góry popatrzymy sobie. Na pewno lepiej teraz te lampy
wpływają na te rośliny. Lepsze są te lampy niż te, co były fabrycznie. Nasz tuning z Jarkiem był na pewno dobrym rozwiązaniem. O. No i tak to. I taki to będzie przegląd w tym tygodniu. O. Dzięki za oglądanie, za uwagę i do zobaczenia na następnym przeglądzie.